Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Merong, reprezentujący klub Toja Golf, jest jednym z najbardziej obiecujących polskich zawodników. Do Postołowa przyjechał prosto z turnieju Lotos Polish Open. Zajął tam 5. miejsce, najlepsze z Polaków. W Mistrzostwach Kraju 21-latek prowadzenie objął już w pierwszej rundzie i nie oddał go do końca trzydniowych zawodów. Sumą 211 uderzeń powtórzył sukces z 2010 roku. Zawodnik podkreślił po zawodach, że pozycja lidera nie spowodowała, że czuł presję, grał to, co założył przed zawodami. Mimo wielu kolejnych dni spędzonych na polu wytrzymał kondycyjnie i ostatecznie pewnie triumfował. Podkreślił, że końcówka finału nie poszła po jego myśli, wynik końcowy jednak nie był zagrożony. Merong sięgnął po Mistrzostwo Polski, a tuż za nim sklasyfikowani zostali dwaj Austriacy. 4 uderzenia więcej miał Markus Maukner, sumą 216 uderzeń. Brąz natomiast wywalczył 26-letni Aleksander Kleszcz, urodzony w Austrii golfista polskiego pochodzenia. Cieszy bardzo dobra forma dwóch czołowych polskich zawodników. Pierwszy był Merong, a tuż za podium sklasyfikowany został Mateusz Gradecki, wrocławianinowi. Do podium zabrakło jednego uderzenia mniej. Gradecki jest z pewnością nieco rozczarowany. To on wygrywał 3 poprzednie edycje Mistrzostw Polski. W turnieju w Postołowie wystartowało 111 zawodników z kilku krajów. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.